Czy jesteś w potajemnym związku? Kto był na zdjęciu, które ostatnio wstawiłaś na Insta? Czy z kimś się spotykasz, czego internet o tobie nie wie? Czy specjalnie nakręcałeś ship z Faustyną? Hejka, kochani, dzisiaj jestem z Czajnikiem. Siema. Trochę poodpowiadamy na pytanka odnośnie naszej relacji, co i jak. Myślę, że to jakieś mocne pytania do mnie będą. Zahaczymy o różne tematy, jak no shipy, tak. Nie shipy. Zaczynamy, dajmy papierkami, kto pierwszy. Trzy, cztery. No. Tak, wiadomo, że pół żartem, pół serio, ludzie się pytają, ale chcą wiedzieć ewidentnie, bo parę razy to pytanie się powtarzało, czy było coś więcej po ślubie z Ostrym? Między mną a Ostrym? No, Ostry. Nie było. Jakby dużo osób w ogóle, że na przykład jak są jakieś teorie moje związkowe na TikToku, to ludzie piszą: nie, to niemożliwe, ona jest żoną Ostrego, na pewno by tak nie zrobiła. Ja chciałabym to sprostać, że to był tylko prank. Ja i Ostry jesteśmy przyjaciółmi i nic między nami nie ma. Czy żałowałeś zerwania ze mną? Nie. Mam taki case, w którym się zastanawiałem ostatnio, jak rozmawialiśmy sobie ekipowo w domu, czy gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie, to czy jeszcze raz byśmy weszli w relację. Ja pod kątem tego, że mimo wszystko z tej relacji dużo wyniosłem, doświadczenia, ogółem takich poznania samego siebie, ja mógłbym dla samego siebie w tą relację wejść, ale wiem, że to by wyglądało znowu tak samo i znowu byśmy się skrzywdzili nawzajem. I ze względu na przykład na ciebie, ja nie lubię krzywdzić ludzi, nie chciałbym krzywdzić ludzi, niezależnie od tego, czy to ty, czy ktokolwiek inny, to nie chciałbym skrzywdzić kogoś i nie chciałbym skrzywdzić ciebie, więc w tą relację na przykład nie wszedłbym ze względu na ciebie, bo wiem, żebyś cierpiała znowu, ale dla siebie samego i dla przeżyć, bo ja lubię doświadczać po prostu w życiu różnych rzeczy, nawet tych gorszych chwil, bo uważam, że to kształtuje człowieka, to byłbym w stanie wejść w tą relację. No, ale ogółem nie żałuję rozstania. Uważam, że to była dobra decyzja. Porozstaniowe takie zjazdy są, wiadomo, każdy ma przeżywa, ale mimo wszystko bardzo małymi chwilami, jeżeli jakiekolwiek zwątpienie się pojawiało, to bardzo krótko, bo no, gdzieś tam staram się podchodzić z chłodną głową do życia i analizować po prostu to pod każdym kątem, no i mimo wszystko, gdybym miał to wszystko rozpisać na białej tablicy i podjąć decyzję, no to uważam, że to była dobra decyzja. Tą decyzję gdzieś tam Sebastian miał w głowie dłuższy czas i dużo analizowałeś, więc to też nie było... No generalnie to była dobra decyzja, no i byłem jakoś tak wybitnie bardzo nad tym, nie rozmyślałem, nie żałowałem, jakoś tak nie wiadomo jak. Ludzie tutaj pytają bardzo często świętego Mikołaja, nie wiem o co chodzi, ale dobra, no do tego przejdziemy sobie później, bo jeszcze pytanie mam wcześniej, ale mega mocne, gotowa jesteś? Tak. Czy chciałabyś odejść z ekipy Czajnika za 100 tysięcy złotych co rok? Żebym dostawała 100 tysięcy złotych co rok? No tak rozumiem to pytanie. Ja nie mogę, bo tutaj mój mąż siedzi i patrzy. A będziesz jadł? Ja myślę, że wtedy bym już tak by się ucieszył. No, możesz iść. O! Czy specjalnie nakręcałeś ship z Faustyną? Nie uważam, że było tam jakiekolwiek nakręcanie shipu. Ludzie ogółem odbierają jej filmy bardzo mocno, jakby nakręcała ship z każdym. To jest dla mnie paradoks, że zwykła seria na YouTube to jest nakręcanie shipu z każdym influencerem potencjalnie. Uważam, że nie było tam żadnego podkręcania takiego, jak ludzie to odbierają. Mogłoby być dużo większe i dużo bardziej zmonetyzowana cała, jakkolwiek to nie brzmi, relacja. Generalnie branża działa tak, że influencerzy się trzymają z influencerami i zdarza się tak, że przecież się spotykasz z jakimś influencerem. No zdarza się, Jula, nie? Nie zdarza. No niech ludzie sobie sami po prostu dopowiadają historię. No wiadomo, że zawsze sobie sami dopowiadają. Wiadomo. No wiadomo, nie? Czy całowałaś się kiedyś z Ostrym? Całowaliśmy się kiedyś? Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Wydaje nie, bardzo się, dobre że... pytanie. Całowaliście nie. się kiedyś? Wydaje mi się, że nie. Że nigdy się nie całowaliśmy. Wydaje mi się, kurwa. Nie pamiętam. Wydaje się. Całe życie nie pamiętam, czy... Wydaje mi się, że nie. Możliwe, że kiedyś jak byliście młodzi, to no się proszę, całowaliście. No. Nie. Nie? Nie? Nie. To nie. Czy uważasz, że nasza relacja jest zdrowa? Zależy dla kogo. Zależy od podejścia. Czemu ty jesteś taki ten... Bo to zależy dla kogo. Zależy od podejścia. Jeżeli masz takie podejście jak ja, to jest zdrowa jak najbardziej. Jeżeli masz takie podejście jak ty, niekoniecznie. Uważam, że między nami jest git, było gorzej parę miesięcy temu, ale uważam, że teraz jest bardzo dobra relacja i taka... luźna. Czy łączyło cię coś z Kostkiem z Gen Z? Takie pytanie jest. Nie. Ja go w ogóle, jak ktoś mi mówi Kostek, to ja go tak traktuję, jakby to był mój młodszy brat. No bo to jest taki, taki nie? Nim się tak trzeba opiekować. No ty też go znasz i... Słodziutki taki... jest, ja lubię, mam gościa. Najładniejsza polska influ to... Julia Kostera jest bardzo ładna, Jeleniewska jest bardzo ładna. Najprzystojniejszy polski influencer. Jezu, odpowiadamy nie to... Nie może być tego nowski. To Rezi. No, no, ale to, no Rezi. Rezi Ciacho. Rezi. No, Rezi jak, Ciacho. Jakie masz plany na mocny odcinek, poza tym na 2 miliony? Na 2 miliony to wleci cała seria. W ogóle w tym roku wleci kilka mocnych filmów. No nie powiem wam, jakie mam plany, bo nie mogę jeszcze. Ale będą to bardzo mocne filmy. Będą takie, że się zesracie, jak to się mówi, nie? W każdym razie będą mocne. No dużo pieniążków będzie do wygrania wam, generalnie widzom. Także warto śledzić, zobaczycie sobie. Czyli wracasz na Czajnika Głównego. Tak, będzie kilka mocnych filmów, no. Spokojnie, jest dopiero styczeń.
życzeń. Może 3 w tym roku wlecą. No, jak będą 3, to będzie dobrze. Najbardziej żenująca sytuacja w twoim życiu. Mam na myśli taka, nie wiem, na przykład z dzieciństwa, albo taka, w której czułaś się najgorzej, byłaś najbardziej upokorzona. Nie wiem, ja na każdym twoim odcinku jestem upokorzona, bo przegrywam jako pierwsza. Co myślisz o tym, że jestem w nowej relacji? Ty jesteś w nowej relacji? O Jezus Maria, ludzie! Naprawdę? Co myślę o tym? No ty będziesz opowiadać coś o tym generalnie dzisiaj jeszcze. Ale co ja myślę? Co mnie to obchodzi? Gówno wiem, nie mam czasu i tak myśleć o tym. Nic o niej nie wiem. Nie mam czasu się zainteresować, bo bardzo dużo pracuję. Widzę po tobie, że jesteś bardzo szczęśliwa i bardzo mnie to cieszy. Jednakże z tyłu głowy zawsze pozostaje lekki niepokój. Nie mam swojego prywatnego życia, więc to mnie nie interesuje. I tym bardziej nie maczam rąk w cudzym prywatnym życiu. Więc jak się dobrze czujesz, nie poskarżyłaś się na nic na razie, mówisz, że jesteś happy. Na razie się nie skarżysz. Nikomu nie trzeba łamać kości. Tyle w temacie, no. Zanim przejdziemy do pytań o twoją relację, czy łączą ci jakieś kontrakty, umowy z czajnikiem, mimo tego, że się rozstaliście? No mamy coś podpisane? No nie mamy. No właśnie, bo prawdziwi przyjaciele nie muszą podpisywać umów, to jest ta różnica. Widziałeś to? Nie no, w sensie to nie jest chyba sekret, no. Bo ludzie się też cały czas dziwią, że ja ciągle jestem tu przy tobie, no ale jakby robimy razem projekt, mieszkam w tym domu, więc jak mam to po mnie nagrywać i nie robić jakichś wspólnych projektów? Bo ty ship kręcisz, a propos, bo tutaj było to pytanie serio, kontrakty jakieś, czy nas wiążą, no słowne bardziej niż sam fakt papierka, bo jesteśmy dogadani na jakieś tam warunki, no ale realnie ewidentnie nie potrzebujemy do tego papierka, no bo jednak relacja oparta na prawdziwych znajomościach jest zupełnie inna niż tak, stricte biznesowa. A w naszej kwestii, kiedy jest to naprawdę zbudowane na tych relacjach od lat, możemy sobie na to pozwolić. To jest ta różnica i to jest ta przewaga generalnie nad innymi ekipami, które tworzą coś pod biznes, a wy niestety im wszystkim w to wierzycie, że są cudownymi przyjaciółmi. Wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, no i nie każdy się kumpluje z kimś całe życie i być może i u nas takie sytuacje dojdą do pewnego nie, momentu. Nie, ale u nas też było ciężko po naszym rozstaniu na początku, w sensie mnie tu nie było i też było tak różnie między nami. I jeszcze po naszej ostatniej rozmowie z ekipowej, to chyba jest między nami wszystkimi dobrze, nie? No, też mi się tak wydaje. Oprócz tego, że Ostry nie zrobił dyżuru i jest k***a syf wielki w domu. Dobra, Jula, bo tutaj jeszcze jest takie dodatkowe pytanie, tu ludzie piszą, że dodatkowe pytanie. Czy wstawiłaś kiedyś jakiegoś nudesa i go usunęłaś? Nudesa? No. Nie. Wysłałaś kiedyś nudesa komuś? Tak. W nowej relacji też? Nie. Czy masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny. A czy chciałbyś mieć dziewczynę? Raczej ciężko pewnie, żebym zbudował taką relację, jaką ja bym chciał. Jestem bardzo zajęty, mam bardzo mało czasu. Po pierwsze, nie chciałbym teraz dziewczyny, bo skupiam się na innych rzeczach. Po drugie, myślę, że ciężko by było znaleźć jakąkolwiek partnerkę, która gdzieś tam, których ja bym spełnił jej potrzeby w ogóle w związku. Bo to na tym polega generalnie. Związek moim zdaniem polega na wymianie potrzeb. Ja nie jestem w stanie dostarczyć drugiej stronie pewnie 90%, które potrzebuję. Stąd ja też nie chcę ranić nikogo, tak jak wspomniałem wcześniej, więc no nie chcę być w związku, bo to by było pewnie. Zawalczyłabyś z kimś na Fame MMA, jeśli tak, to z kim? No, ja już chyba to pisałam na trecie, że ja chciałabym w tym roku zawalczyć, a z kim to nie wiem. Chciałabym na pewno jakąś przeciwniczkę, która też nie walczyła, ale z drugiej strony też chciałabym z kim mam, może nie, że dramy, bo nie mam z nikim dramy, ale może, że kogoś nie lubię. A to mówiłaś już, Murcik, że jej nie lubisz, czy tylko nam tak gadasz? W ogóle dodatkowo chciałbym powiedzieć, bo jest masa pytań, czym jesteśmy razem. Nie jesteśmy razem i nie będziemy razem, co nie zmienia faktu, że się lubimy po prostu jak ludzie, jak przyjaciele, znamy się, mamy dobry kontakt i generalnie, no, nie ma złej krwi. Masa tego jest. Czy jesteś w potajemnym związku? Kto był na zdjęciu, które ostatnio wstawiłaś na Insta? Czy z kimś się spotykasz? Czego internet o tobie nie wie? Luka ma 150 tysięcy follow. Pytanie Ulfika jest tak mocne, że jak wbijecie jej 200 tysięcy follow na Instagramie, to ja wam to pokażę. Potajemnie, choćby ona nie chciała, to ja wam to pokażę, ale musicie wbić jej followki. No a Ulfik nas zna, Ulfik nas zna bardzo dobrze i wie, o co pytać. Mam jej bliskich znajomych, więc on wie, o co chodzi. Wie, o co pytać, także pytanie Ulfika wam pokażę. No a jak odpowiesz na te pytania, które przed chwilą wybrzmiały? Ale to ja już potwierdzałam, że się spotykam z kimś, że mam kogoś. No nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mam kogoś na oku, skoro się z kimś spotykam. Kto był na ostatnim zdjęciu? Ostry. Gówno, nie, no prawda. To nie był Ostry, ale nie chcę pokazywać swojego nowego partnera, nie chcę, żeby to był związek publiczny. No do wycięcia. A czemu do wycięcia? No gdzie, no przecież. Właśnie dlatego ja to samo mówię wczoraj na live, zmówcie. Ale biorą się takie odcinki, jakby i tak nie odpowiadać na 3 godziny po tym pytaniu. Po tak Ostry, jesteś z Polą z Gen Z? Jestem, no i co? Ja wrzucę to do filmu. Oh my god! Wow! No
Jak już występuje na filmie, to odpowiada na pytania, no jakby nie rozumiem tego filmu. No tak, razie. Fakt. Ten film nie ma sensu, jeżeli nie odpowiada się na 90% pytań. Dobra, odpowiadając na pytanie. Tak, spotykam się z kimś, ale nie chcę pokazywać tej osoby na ten moment na pewno. Wolałabym, żeby to nie był związek publiczny, ponieważ ja byłam w stronę związku publicznym i wiem, z czym się to je. Jest to ciężkie, no. Zresztą ja... chyba ty też nie chciałbyś. Ja ci powiem tak, jesteś celebrytką, tak naprawdę. Moim zdaniem tak, ludzie już wyśledzają cię, robią ci zdjęcia, jak jesteś w knajpie, więc jesteś celebrytką. Twoje życie to jest coś za coś. Życie no influencera tak. Kosztuje to, że nie masz prywatności. Mnie na przykład denerwuje to, co ludzie mówią. Takie pieprzenie, że o, wchodzicie mi z butami w prywatę. To jest męczące, zgadza się, ale to jest efekt uboczny sukcesu. No i generalnie z tym się trzeba pogodzić. Chcesz być twórcą internetowym? Nie płacz potem, że ludzie się interesują twoim życiem. Bo generalnie taka jest kolej rzeczy. To jest ciężar, ja który trzeba dźwigać. Ja nie płaczę, mi jest bardziej przykro z tym, że denerwował mnie nawet przy tobie, gdzie ja się z tobą znam całe życie, że jest mi zarzucane, że jestem z tobą dla pieniędzy czy dla fejmu, gdzie od początku byłam w tym projekcie i od początku ci, no byłam i tak samo jest mi zarzucane w nowej relacji. W ogóle tak nie jest, bo przecież ja mam swoje pieniądze, na siebie zarabiam i mam swoje ale rzeczy, więc... Tylko weź pod uwagę, że to nie ma znaczenia, czy ty nie chcesz pokazywać, to ty w takim układzie nigdzie nie wejdziesz do miejsca żadnego publicznego z tą osobą, bo ograniczycie swój związek, jeżeli chcecie tak robić. Luz, dla mnie to nie problem, bo to nie moja relacja. Ale ja na przykład zdaję sobie z tego sprawę, że to jest po prostu efekt uboczny sukcesu no i sławy i trzeba z tym żyć i trzeba się z tym pogodzić. A takie pierdzielenie, a zostawcie mnie w prywacie, no miło by było, wiadomo, że miło by było, gdybyście nie nękali ludzi. No i tak ludzie będą ciekawi. U nas u dziewczyn jest zarzucane zawsze tak, że jeżeli spotykasz się z kimś popularnym, czy z kimś, kto ma pieniądze, to jest zarzucane zawsze dziewczynie, że jest z tą osobą dla pieniędzy. No niestety, takie jest życie. Ale generalnie ja też tak do końca to nie widzę w tym czegoś złego, bo to dalej jest wymiana benefitów w relacji. Czyli, że ktoś poświęca swój czas, czy ktoś dla kogoś gotuje, czy sprząta w domu, a druga osoba zarabia na dom, bo takie sytuacje też kiedyś miały generalnie częściej miejsce, czy po prostu partnerzy są sobie równi, czy, nie wiem, uwielbiają spędzać czas w kinie razem po prostu i razem chodzą do kina, nie ma to dla mnie znaczenia. Ja rozumiem wymianę benefitów w relacji, dopóki obydwu stronom odpowiada to, że to, co wnoszą do danej relacji i kosztuje to ich mniej zdrowia i mniej jakby negatywnych odczuć odnośnie relacji do tych, w stosunku do tych pozytywnych, to jakby dopóki dwie strony to akceptują i nie robią nikomu innemu na zewnątrz tym krzywdy, to jest ważne, to uważam to za kompletnie normalne. Kiedyś tego nie rozumiałem i było to dla mnie takie słabe, ale generalnie w momencie, w którym zrozumiałem, że w każdą relację, nawet przyjacielską, chodzi się po to, żeby czerpać z niej jakieś benefity, no to tak działa, po prostu wszędzie.